nie można ładować akumulatora bez nadzoru. Niebezpieczne, nielegalne. Legal only when police there. Police not there. Habibi, everything legal. Ktoś z Lidla może. Odezwijcie się do nas, zrobimy fajną ładowarkę razem wspólnie z Mr. Akumulator. 5 amperów jest. Lidl nie kłamie. Gęstość jest zrobiona, 1,30. Chociaż kurczę, coś te progi się prądowe nie zgadzają. Inspekcja. Okulary ochronne, szlifierka. No ciężko. Ajajajajaj. Nie w kondensator, panie. Z tej drugiej Lidlówy wyszarpałem trafo, wyszarpałem wzmacniacz operacyjny. Dla rozkminiaczy narysowałem schemat tych elementów. Trochę nie wiem, jak to działa, jakby ktoś mógł powiedzieć, o co chodzi. Wróćmy do tematu alfabata dla ubogich. Jeśli ktoś by mi pomógł, no to piszcie na maila. No widz pisał, że działa. 3, 2, 1. Cześć, witajcie. Dzisiaj temat, na których wielu czekało. Mianowicie przeróbka ULGD z Lidla 50C1 oraz ULGD 50B1. Czym się różnią, co łączy te dwie ładowarki, jak to działa, dlaczego, jak to zrobić, gdzie znaleźć części, wszystko będzie w tym odcinku. Na początek jeszcze trochę pogadam, tutaj będzie moja seria podlinkowana, playlista o przeróbkach ładowarek samochodowych, testy Mr. Akumulator, moje testy, nasze przeróbki, dlaczego w ogóle to przerabiamy. Dobra, to teraz teoria. Dlaczego to przerabiamy? Przerabiamy to dlatego, że ta ładowarka jest zrobiona w sposób bezpieczny, nie ma co tutaj się przyczepiać. Jest ona bezpieczna dla akumulatorów AGM. AGM nie powinno się przekraczać 14,7, 14,9, zależy w jakiej temperaturze, w jakich warunkach. Ta ładowarka maksymalnie nam w trybie zimowym, czyli AGM typu cold z gwiazdką, jest w stanie wystawić 14,7V napięcia końcowego. W trybie normalnym samochodzik lub motocykl mamy narysowane 14,4. Jak to działa? Jeśli nasz akumulator 12V, bo tu jest też na 6V, ale tego nie rozpatrujemy. Jeśli nasz akumulator 12V jest w zakresie 7,5-10,5V, znaczy jest bardzo głęboko rozładowany i będzie to ładowanie regeneracyjne, impulsowe, prądem, nie wiem jakim prądem, 0,8A, tak, tu jest 0,8A, 0,8A. Później w zakresie 10,5 do 12,8, czyli rozładowany akumulator dość mocno, będzie 5A. Przy progu 14,1 ładowarka obniży prąd do 3A. I przy progu 14,4 ładowarka obniży prąd do 0,8A. I w sumie tu nie jest podany jakiś kolejny próg. Chyba, że tu też jest 14,1. Tak, bo tu przy 14,4 chyba rośnie. Jak prąd spadnie, napięcie nam też spadnie. Tu widać takie skoki napięcia. Trochę tego grafu nie rozumiem. I do końca tego 14,4, aż osiągnie 14,4, będzie ładowała prądem 0,8. Przy osiągnięciu szczytowego napięcia właśnie 14,4 lub w trybie gwiazdki 14,7 schodzimy na 0,1A, takie podtrzymujące prąd ładowania i gdy z takim małym prądem nam spadnie napięcie do 12,8, ładowarka znowu się uruchomi i będzie do 14,4 lub 14,7 ładować prądem 0,8A. Problem jest taki, że jak ona tylko osiągnie napięcie właśnie gazowania, można by powiedzieć próg gazowania, a tak naprawdę troszeczkę poniżej, to ona kończy ładowanie, nawet te 0,8A naładowałby nam akumulator w długim czasie, ale ona przerywa to ładowanie. Dlatego chcemy ją oszukać, żeby ona kończyła przy wyższym napięciu i zanim ona osiągnie to napięcie, ten prąd 0,8 zrobi nam robotę. Bo gdyby przy 14,4 ona dalej trzymała 0,8A, ale ograniczała napięcie na tym 14 coś i weszła w fazę nie constant current, czyli tu jest stałoprądowe, tylko constant voltage i ten prąd by sobie łagodnie malał zamiast tak skokowo, może by robiła lepszą robotę, jeśli chodzi o ładowanie akumulatorów z elektrolitem płynnym. Akumulatory z elektrolitem płynnym to takie zwykłe kwasiaki, których chlupie lub EFB, teraz taka moda, wzmocnione Enhanced Flooded Battery, czyli wzmocniona bateria wodna, zalana, kwasowa, z elektrolitem płynnym po prostu. Także EFB-ki i kwasiaki można ładować do progu, mówi się 16,2 dla akumulatorów opartych o wapno, czyli CACA, wapniowe akumulatory, bo powyżej 16,2 elektroliza jest bardziej burzliwa, traci więcej wody i przekraczanie tego progu napięcia jest niewskazane. Także tak to można robić. Nie zalecam wam przeróbek ładowarki, to jest niebezpieczne, nielegalne. Legal only when police there. Police not there, habibi everything legal. W ogóle wszystko robi się na własną odpowiedzialność. Zmieniam zdanie. Wcześniej mówiłem, że ja swoje auta ładuję taką ładowarką z akumulatorem podpiętym do instalacji. Teraz już odłączam, ponieważ diody w licznikach potrafią się wypalić od tego 16,2. U mnie w Toledo potrafiła się świecić kontrola trakcji, której nie mam. Dioda się żarzyła na przykład 2 dni po ładowaniu do powyżej 16V. Nieważne czy lidlówką, tego typu ładowarką czy prostownikiem. Także zawsze jak ładujecie czymkolwiek, powiem wam szczerze,
im więcej czasu, doświadczenia i mam takich rzeczy, odłączam zawsze klemę. Jest to ból, bo może tam komputer stracić właściwie jakieś tam kody radia, jakieś tam parametry zapisane do silnika. Także zawsze jak ładujcie, odłączajcie akumulator, chociaż jedną klemę, żeby rozpiąć układ i do akumulatora, a najlepiej wyjąć go z pojazdu, że gdyby wybuch, coś by się stało, to że nie wybuchnie wam w pojeździe, tak? Dobra, tyle z kwestii bezpieczeństwa. Progi pokazałem, teraz idziemy sobie pod mikroskop. Pokażę wam, jak ta ładowarka jest zbudowana. Tutaj jeszcze podziękowania dla mojego jednego z widzów, który napisał właśnie, jak tą ładowarkę przerobić. Ja to sobie też przejrzałem, jak to jest zbudowane. Tutaj wypisałem na karteczce dokładnie, co jest 5. Teraz wam jeszcze karteczkę pokażę i zaraz będziemy sobie tłumaczyć równolegle z karteczką i pod mikroskopem. Ale ogólnie zasada działania jest taka, że mamy tutaj coś takiego jak dzielnik napięcia. Dzielnik napięcia działa tak, że jeśli mamy masę i napięcie, na przykład B plus akumulatora i masa, to jeśli tu jest jakaś rezystancja, to nam to napięcie równomiernie się rozłoży pomiędzy rezystancjami. Gdyby te rezystancje były takie same, czyli na przykład 10 kg, 10 kg, no to na logikę, jak to jest takie same, tu jest 100% napięcia, to w połowie będzie 50% napięcia. Jeśli byśmy dali tu na przykład 10 kg, a tu 90, to razem to jest 100 kg, to jest 10% 90 i na tym rezystorze nam się odłoży 10% tego napięcia, a tutaj 90% tego napięcia. Czyli jakbyśmy tu przyłożyli 10 V, to tu byłby spadek napięcia 1 V, a tu 9. Strzelam przykładowo. Ja odnalazłem tutaj na schemacie linię, która idzie do przetwornicy, do sprzężenia zwrotnego napięciowego do przetwornicy i też to idzie do mikrokontrolera, na pin 9 mikrokontrolera. Idzie rezystor 50, on odpowiada nam za odczyt napięcia na B+, jest dzielnik rezystancyjny, dzielnik napięcia do masy na dwóch rezystorach. Jeden to jest właśnie 10 kg 75. To jest schemat zastępczy tego połączenia. I na oryginalnych progach przy 14,4 na tym dzielniku, w tym miejscu, czyli w miejscu pomiaru przez mikrokontroler, jest takie napięcie lub takie. I szukałem, jakie będą progi, jeśli dodamy 11 kg, które sugeruje mój widz, albo 10 kg, które łatwiej będzie znaleźć, bo 10 kg to dość popularny rezystor, 11 no taki jest nie z szeregu, nie ze standardowego szeregu. I przy dodaniu 10 kg szeregowo do odczytu naszego napięcia na źródło, na programowalną diodę Zenera oraz na mikrokontroler trzeba te dwie rezystancje oszukać. Tu jest zerówka, można dodać sobie 10 kg albo 11 kg. Tu w szeregu trzeba będzie dorobić to, już to pokazywałem kilka razy na różne sposoby, zobaczę moją playlistę, jak lutować oraz właśnie przeróbki ładowarek tych poprzednich Lidlowych. Dla 10 kg będą takie progi, w trybie zwykłym będziemy mieć 16,09 i 16,43, to spokojnie wystarczy, też nie trzymajmy się tego napięcia tak kurczowo. Napięciem 14 V, 13,8 naładujemy akumulator, tylko będzie to długo trwało, nie wiem, tydzień, dwa. My tak podnosimy to napięcie, żeby to ładować szybko, czyli przez noc, przez weekend móc naładować do pełna akumulator. Jeśli wam akumulator nie chce się naładować, ładuje się 0,8 ampera przez 2 dni, no to 0,8 razy 24 godziny, to można by sobie tak policzyć, że jeśli to będzie 100% sprawności ładowania, tak nie będzie, no to w przyłożeniu, że tam będzie tam ileś amperogodzin. Czekajcie, ja to policzę, bo nie chcę się pomylić. Tutaj to policzyłem. 0,8 ampera razy 24 godziny to jest 19,2 amperogodziny, jakby było 100% sprawności ładowania. Razy 0,8, czyli 80% sprawności ładowania, można tak przyjąć, że na dobę jesteśmy w stanie 15 amperogodzin wcisnąć. Czyli załóżmy jakiś tam akumulator 50 amperogodzin, dwie doby wystarczy, jak nie osiągnie tego napięcia, że się nie przerwie ładowanie, odłączcie, powinno być dobrze. Jak macie możliwość zmierzyć aerometrem gęstość elektrolitu, fajnie, jeśli nie, no to trzeba obserwować już po napięciu spoczynkowym, po takich rzeczach. To już jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników, no ale w sumie jeśli przerabiacie te ładowarki, to jesteście bardziej zaawansowani. Jeśli chodzi o jakieś pytania, dużo jest, nie wiem, nieścisłości, pytań jak ładować, technik, teorii, zapraszam was na Facebooka, na forum pasjonatów prostowników Mr. Akumulator. Tam wam chłopaki pomogą, możecie zadawać pytania, szukać informacji, wykresów ładowarek różnych, fabrycznych, niefabrycznych, przerabianych, różnych tematów. Także tam chłopaki robią dobrą robotę. Dobra, przechodzimy do konkretów, koniec gadania. Teoria, mam nadzieję, zrozumiała, wytłumaczona. Jeśli nie, to piszcie tutaj pytania w komentarzach. Ja zaraz lecę pod mikroskop, pokażę wam, jak to jest fizycznie zbudowane. Najpierw idzie ładowarka ULGD 50C1. A jeszcze, jeśli ktoś z was pracuje w firmie, która sprzedaje ładowarki, projektuje, nie wiem, ktoś z Lidla może, Ultimate Speed, odezwijcie się do nas, zrobimy fajną ładowarkę razem wspólnie z Mr. Akumulator. Albo jakaś inna firma, jeśli ktoś jest otwarty, robi takie rzeczy. No, zapraszam do kontaktu na maila w opisie, na końcu opisu tego filmu. Partnerem kanału jest PCBWay.
Wspólnie z Mauserem organizują konkurs projektów elektronicznych i mechanicznych, a do zgarnięcia za uczestnictwo gwarantowane jest Raspberry Pi Pico lub nawet $1500 za pierwsze miejsce. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 15 stycznia 2024 roku, a ja przypominam Wam również, że możecie zrealizować swój projekt wspólnie ze mną w ramach filmu na moim kanale. Więcej szczegółów w linku pod filmem. Dzięki za oglądanie. Zanim mikroskop, jeszcze Wam pokażę, jak to otworzyć, te ładowarki. One są skręcane na trójkątne śruby. Stary wkrętak, szlifierka, już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że się uda złapać fokus. Zeszlifowany na trójkąt metodą prób i błędów. Odkręcamy śrubki, ściągamy pokrywkę. Teraz tak, w środku tu są śrubki już krzyżakowe. Tu jest i dwie tutaj z tyłu. Ściągamy wsuwki, jesteśmy w stanie wyjąć tą płytkę. O ile tu musimy jeszcze wyciąć taką gumową silikon, żeby to nie latało. W tej ładowarce już mam to właśnie zrobione. Silikony bokiem wycięte. No i płytka jest luźna. Dobrze, jesteśmy pod mikroskopem. Tu jest baterii minus, baterii plus. Ja tutaj ściągając musiałem poluzować dosyć średnio polutowany ten konektor. Jakość poprzednich Lidlówek była zdecydowanie lepsza. No ale tutaj no niestety jest i moja ręka, ale gdyby Wam przestała działać Lidlówka, no to otwórzcie, przepatrzcie luty, czy nie ma jakichś zimnych lutów. Natomiast, co tutaj jest? Tu jest nasz mikrokontroler główny sterujący i obok niego są różne elementy. Każdy element ma raczej przypisany do siebie jakiś tam numerek, aczkolwiek akurat te C13 to jest ten, C11 jest tutaj, tu mamy R31, bo się te opisy by tutaj nie zmieściły, bo były jakieś otwory. I tak samo jest w tym przypadku tych elementów. C20 to jest ten kondensator ceramiczny, to jest nasze R50 i nas on interesuje, 7502, czyli 750 i 2 zera, czyli 750 z dwoma zerami, to jest 75 tysięcy, czyli to jest 75 kiloohmów. C19 i R51 to jest właśnie ten również na schemacie, już Wam to pokazuję na schemacie. R51, C19 to jest ten, to jest taki, on ma wysokie częstotliwości tłumić do masy. R50 z naszego schematu to jest właśnie ten 7502. On idzie bezpośrednio na pin 9. Pin 9 to jest tutaj czwarty od końca. Od kropeczki liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli to jest nasze przejście. Nasza ścieżka tutaj jest. I do niego coś musimy tutaj właśnie w szeregu dać, tylko po której stronie. Tu jest już gałąź pomiarowa, która idzie do naszej, do masy poprzez ten 01C. 01C to jest kodowanie EIA96, 01C znaczy, że ten ma 10 kiloohmów, ale wiemy, że ma tolerancję 1%. Teraz na tej ścieżce, która tu idzie, zobaczcie, tu idzie ścieżka, ona sobie idzie do tego punktu, więc na jej długości trzeba będzie w szeregu dodać 10 kiloohmów. Można by ten rezystor też podnieść pod skos, dodać do niego pod skos drugi. Rozmiar tego rezystora to jest 0,805. To jest dosyć duży rezystor. Ale coś tutaj nie wiem. A tak, 0,805, tak, do tego. A teraz po drugiej stronie, jak jest wyświetlacz, to przy wyświetlaczu, czekajcie, zapniemy fokus. Przy wyświetlaczu tu jest bardzo dużo elementów, łatwo znaleźć zerówkę. Zerówka ma R21, bo R20 to jest tutaj jakiś, nas to nie interesuje. R21 to jest nasza zeróweczka, R23 dioda D8, to się wszystko zgadza. Czyli ta zerówka, ona jest teraz o wiele mniejsza, nie wiem czy to widzicie, to jest 0,805, a to jest bodajże 0,603, tak, to jest 0,603. To są rozmiary w calach, jeśli chodzi o wielkość obudowy. I tą zeróweczkę, jeśli ją odlutujemy, ją wywalimy, przylutujemy tutaj 10 kiloohmów, on jest w szeregu tutaj z 3,3,3, czy to jest 33 kiloohmy i tu jest właśnie nasz układ TL431, to jest programowalna dioda Zenera, źródło napięcia odniesienia, różnie to ludzie nazywają, ale technicznie to jest programowalna dioda Zenera i tu ma właśnie REF, czyli tutaj się ustawia jakieś tam napięcie, ona w środku ma wbudowane wewnętrzne źródło napięcia odniesienia, i porównuje te dwa napięcia ze sobą. Dzięki temu możemy uzyskiwać regulowane progi napięciowe. Tu jest tam gdzieś idą scalaki właśnie do mikrokontrolera, który zależnie jak się przełączy, takie napięcie też tutaj zapewne jest przełączane. Tak mi się wydaje, nie śledziłem tego, więc nie chcę tutaj jakiś głupot nagadać, ale tak to może być zrealizowane. Tutaj właśnie mamy optokapler, czyli transoptor.
i on działa właśnie w synchronizacji, no nie wiem, działa właśnie wspólnie z tym TL431, z tym napięciem odniesienia. Czyli to robi za naszą programowalną diodę Zenera. Czasami dioda Zenera w poprzednich lidlówkach była właśnie sztywną diodą Zenera, a tu jest programowalna jako TL431, ale mniejsza o technikalia. Czyli tak naprawdę, szybko mówiąc, wymieniacie tą zerówkę, tutaj dodajecie do tego rezystora tu coś w szeregu i działamy z tematem. Ja to zaraz będę robił, jeśli was to nie interesuje, sobie poradzicie. Jeśli jesteście zainteresowani, jak to zrobić, no to zapraszam do oglądania dalej. I teraz ciekawostka. A propos ULGD50B1, ponieważ kiedyś wydaje mi się, że ja do niej patrzyłem i miałem inną sztukę i ona była inna w środku. Natomiast jak wam pokażę jedną obok drugiej, tylko to już nie pod mikroskopem, idziemy pod telefon. Te sztuki są praktycznie takie same. Dlatego to jest właśnie w obudowie, zobaczcie, to jest B1, która miała być nie do przeróbki. Tutaj wszystko jest takie samo. Jeszcze nie testowałem tych przeróbek. Dzisiaj będę przerabiał te ładowarki po raz pierwszy, ale również to idzie w to samo miejsce. Ja jeszcze nie wycinałem ich z obudowy, ten silikon tutaj trzyma, ale wydaje mi się, że niektóre 50B1 też będzie się dało przerobić w ten sam sposób, co C1. Dlatego tu zobaczcie, jeśli chodzi o ULGD50B1, data, gdzieś tu były zawsze daty podawane na tych starych lidlówkach. O, 2020, 35 tydzień zapewne. I ta ładowarka w środku właśnie wygląda tak, jak wam teraz pokazuję to pod mikroskopem, czyli wygląda jak C1. Może się okazać, że one mają inne bebechy, starsze wersje przed 2020 lub, no nie wiem, musicie mieć to na uwadze, jeśli kupujecie ładowarkę specjalnie dla przeróbki, a jeśli macie taką ładowarkę, no to ją po prostu otwórzcie, zobaczcie, co jest w środku. Zobaczymy sobie też oznaczenia na tej płytce. Tu są oznaczenia na tej płytce. To mówię o tych numerach. Zaraz zobaczę, czy one są takie same, porównam. No, wyglądają na takie same, jeśli chodzi o oznaczenia. 3312-98-94VZH-2 2PW1-2240A. To może być rewizja tego PCB, czyli tej płytki drukowanej. No i tu wam pokazuję C1, EC1. A tu też jest EC1, czyli nie, dobra, EC1 to jest oznaczenie tego kondensatora, także C1 jako kondensator, a E może chodzić o, że elektrolityczny, bo CX to jest kondensator typu X, to taki właśnie foliowy. No dobra, mniejsza o ten temat. Działamy, przerabiamy, wiecie, co macie robić. Teraz jeśli chodzi o części, zaraz wam pokażę, skąd wziąć części. Jeśli chodzi o części, w sensie rezystory, mam tutaj jakiś złom elektroniczny, jakaś stara karta graficzna, tu jakiś, nie wiem, co to jest, jakiś telewizor, nie mam pojęcia nawet, co to jest. No i płyta główna komputera, pokażę wam, gdzie szukać, jak to rozkodować i jak się nie pomylić. No dobra, na początek płyta główna, co tu jest? Tu jest jakiś most, tu jest procesor, wokół procesora. Co tu widać? Są jakieś układy scalone. Tu jest jakiś układ scalony i teraz numerki. 103, czyli 10 i 3 zera, to jest 10 tysięcy, więc to nas interesuje. Nie używajcie 102, nie używajcie 104, to się wydaje, że to jest tylko o jeden różnicy, to jest jeden rząd wielkości różnicy. 102 to jest 1000 ohmów, 104 to jest 100 kiloohmów, czyli 100 tysięcy ohmów. Nas interesuje 103 lub 01C. Mamy tutaj 103, tu jest 011D, to też każdy kod oznacza coś innego. Trzeba to rozkodowywać. Tu mamy 103, 103, mamy dwa rezystory, jest fajnie. Tutaj mamy most. Przy moście też jest dużo różnych dziwnych wartości. To wszystko tutaj widać, są różne wartości. Natomiast czy jest 01C? 01C, jest tutaj. Jest 01C, fajnie. I tutaj gdzieś może też przy kolejnych liniach sygnałowych jest też również 01C. Przy kolejnych układach scalonych również są jakieś różne wartości, można poszukać. Właśnie jest na przykład 102, jego nie używamy, bo to jest za mało. Chyba że 10 w szeregu, to wtedy by nam wystarczyło. Można zbudować też sobie rezystancję. Są kalkulatory do budowania wybranej rezystancji. Także tu już na tej płycie znaleźliśmy tych właśnie 10 kilo.
0,1C też jest bardziej precyzyjny, bo od razu znamy tolerancję, wiemy, że to jest 1%, tamte mogą być 5%, mogą być 1%, tego nie wiemy. Dobra, na płycie głównej znaleźliśmy, szukamy na tym czymś, tu są jakieś 330, czyli 330, czyli to są 33 ohmy. Jak się nie pomylić, nie mierzymy w układzie, jeśli będziemy mierzyć w układzie, może nam wyjść inna rezystancja, ponieważ równolegle połączone rezystory obniżą nam rezystancję wypadkową i będzie przypał. Tutaj jest 1,03, fajnie, znaleźliśmy. To jest bardzo popularna wartość, ona jest praktycznie wszędzie. 11 kiloohmów nie znajdziemy, będzie bardzo ciężko. Również 103, to tutaj jest 103, to są trochę większe, to jest 1R0, czyli to jest 1,0 ohma, czyli równiutko 1 ohm. To nas też nie interesuje. No i przeglądamy. Jeśli poświęcicie trochę czasu, na pewno w świetniku znajdziecie 10 kiloohmów. Karta graficzna. Tu przy rdzeniu bym nie szukał, bo tu mogą być bardzo malutkie rezystory, takie, które nawet nie mają opisu. O, widać. Tu są czarne, takie mikro malutkie elementy. Natomiast sekcja zasilania. Tu są MOSFETy i często MOSFETy się gasi właśnie 10 kilami i mamy 1,03 przy sekcji zasilania. Te rezystory są też dosyć małe. To są 0,603, czy to są te mniejsze? Tu jest troszeczkę rozmiar większy, widzicie? Ten element jest mniejszy niż ten. Ten kondensator jest wielkości jak ten rezystor, czyli to 0,603. Dobra, teraz przechodzimy do praktyki, jak taki element odlutować. Jak mamy lutownicę, już wam pokazuję, robimy po prostu bąbelcyny, penseta, podgrzewamy z dwóch stron od góry, każda technika dowolna, byle nam zszedł i się nie spalił, nie popękał, nie połamał. Nie wyrywamy, bo go zniszczymy, trzeba go po prostu odlutować. Jeśli macie lutownic na gorące powietrze, można hoterem, jeśli macie wprawę. Jeśli nie macie, no to musicie rzeźbić, tak jak wam to zaraz pokażę. Dobrze, słuchajcie, mam lutowie pół milimetra. Tu wam pokazuję dla skali, to jest lutowie pół milimetra. Lutownica z Renexu JBC z grotem na rączce T245. To jest grot nożowy, ostry. Coraz bardziej się zaprzyjaźniam z tym sprzętem. Tam ostatnio robiłem testy jakiejś chińskiej lutownicy, widzicie? Tu załapało. Z drugiej strony jak podejdę, nóż jest dobry do SMD-ków, bo można naraz grzać dwa boki elementu. Tylko musi złapać, ok. I bokiem jestem w stanie zdjąć ten element. Albo i nie. Chyba są klejone te rezystory, powiem wam. No. Mógł być klejony, bo jakoś słabo mi tu szło. 350 stopni było. Zobaczymy na innych elementach. Ten kondensator sobie zdejmiemy. On też jest na masie dość mocno chłodzonej. Albo nie, faktorem było to, że to jest po prostu masa, że trzeba dłużej troszeczkę poczekać. Ta płyta jest dosyć mocno chłodzona. Na tej płycie ta płyta jest o wiele mniej chłodzona. To jest w ogóle... Widzicie, jak tu szybko elementy idą? Także tak to wygląda. Ja sobie z tamtej płyty pozyskam 0,1C. One są bardziej precyzyjne. Także już pozyskujemy. Wypadałoby ich nie zgubić. To najpierw sobie, wiecie co? Odlutujemy z Lidlówki. Z Lidlówki sobie usuniemy tą zerówkę. Penseta. Penseta naszykowana. I ta zeróweczka tutaj musi zostać odlutowana. Poszła dosyć gładko. Można sobie zachować. Zerówka jest taka, że jak ją zgubicie, to się raczej nic nie stanie. Ona nie pełni funkcji rezystora bezpiecznikowego. Czyli można po prostu ją zewrzeć, zamiast zerówki dać kawałek drucika, jeśli byście chcieli wrócić do oryginału. Także nie wiem, co z nią zrobić, sobie położę gdzieś tam po lewej, zaraz tak przepadnie w 10 wymiarze. Jak ją spuścicie z oczu, to ona już jest w innym wymiarze, nie? Te elementy są tak małe, że gubią się tak szybko jak ziarnko piasku na plaży. O, 0,1C tutaj od spodu. Sobie wylutujemy. Widać, że grzeje dwa naraz boki tego rezystora, ale ten pad z masy tutaj jest dosyć mocno chłodzony. Ciężko mi tu. Ok, poszło. Nazwa kanału zobowiązuje.
Dobrze, mamy pozyskane 01C. Teraz nie gubiąc go, musimy podłożyć tutaj naszą lidlówkę. Nie ma różnicy, w którą stronę go wlutujecie. Ja dzisiaj dość dużo informacji dla początkujących podaję, gdyby ktoś chciał w zaciszu własnego domu to zrobić. Aczkolwiek jak nie macie doświadczenia z lutowaniem, może być wam trochę ciężko. Możecie boczne elementy pozrzucać, coś popalić, coś zepsuć, ale nauka wymaga poświęceń. Zróbcie sobie fotki, żeby pamiętać każdy numer rezystora, gdzie były, gdybyście popisywali elementy niechcący. Właśnie w taki sposób na przykład, że wam coś strzeli i zgubicie. Dobrze, załapał jeden. On powinien leżeć na płasko na płycie, gdzie teraz sobie podłapiemy. I teraz trzeba jakoś rozgrzać obydwie końcówki, dociskając go pęsetą. No i jest już zalutowany. Czyli nasza przetwornica teraz będzie w stanie pracować do tego progu 16, ile tam wyliczyłem. Te wyliczenia też nie są takie szczegółowe, ponieważ nie bierzemy pod uwagę obciążenia dzielnika napięcia, ponieważ to mamy w sytuacji idealnej, to już dla moich bardziej zaawansowanych widzów, w sytuacji idealnej mamy ten dzielnik napięcia w ten sposób. Natomiast jeśli tu coś podłączamy, nóżkę mikrokontrolera, on ma jakiś pomiar, więc robiąc pomiar trochę do masy pójdzie. Czyli tak jakbyśmy równolegle do tego rezystora dali jakąś tam impedancję. I w zależności jak ona będzie wysoka, no to nam mniej obciąży właśnie dzielnik napięcia. Czyli prąd, który tutaj ucieka, prąd płynący z góry do dołu powinien mieć taki sam. Troszeczkę nam prądu tutaj ubędzie, czyli nam to zaburza pracę naszego dzielnika. To jest właśnie zjawisko obciążenia dzielnika napięcia, obciążenia pomiarem. Poprzednie lidlówki miały też 100 kg właśnie rezystora pomiarowego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć impedancję obciążającą dzielnik napięcia. No a tutaj zostało zaoszczędzone, ktoś nie dał tego rezystora, albo mikrokontroler ma na tyle wysoką impedancję, że pominęli to, dlatego te progi mogą być w rzeczywistości troszeczkę niższe, tak? Obliczeniowo przy 10 kΩ wychodzi 16,09 i 16,43. Mogą być troszeczkę niższe, jeszcze spadki napięcia na kablach, także to będzie w granicach 16 V, a to będzie w granicach 16, na przykład nie 3, 16, 4. Zależy, jaki macie miernik i jaką mamy niebłąd pomiaru. Tylko niepewność pomiarową. Dużo jest tutaj czynników. Elektronika to dość rozległa dziedzina. No ale dobrze. Inspekcja. Kontrola miernikiem. Kontrola miernikiem. Miernik się uśpił, za długo gadam. Czy nasz rezystor ma 10 kg? Ile nam pokaże w układzie? 8,2. Jest to bardzo możliwe, ponieważ mierzymy w układzie właśnie tą naszą rezystancję, ale powinno być dobrze, jeśli chodzi o działanie. Natomiast wiemy, że przewodzi, tak? Bo mierząc na nie na nim, tylko na tym oraz na tym, tu jest chyba B+. Tak, taka sama wartość nam wychodzi, to 8,2 pomiarowe. Tak ma być. Czyli wiemy, że jest dobrze dolutowany do tego pada i dobrze dolutowany do tego pada. Teraz musimy coś wymyślić, jeśli chodzi o nasz rezystor tutaj przy mikrokontrolerze. Przy mikrokontrolerze mamy 7502, 75 kΩ. Możemy sobie zmierzyć w układzie, ile nam pokaże miernik. Też ta wartość może być inna, ponieważ mamy obciążony układ, 74,2 wychodzi, no może być. Czyli tu jest nieobciążony, to już tak niedokładność pomiarowa, no i obciążenie w sumie troszeczkę też. Dobrze, jak to zrobić? Wypadałoby tą ścieżkę jakoś przerwać i trzeba wykminić tak, żeby było dobre podejście. Tu jest dość wysoki radiator, więc muszę pomyśleć, jak będzie mi tu wygodnie lutować, czy na tej długiej prostej go uciąć, czy skorzystać z tego, że tu mamy taki zakręt, tu szlifierką wyfrezować tą ścieżkę, obdrapać soldermaskę i polutować tutaj ten rezystor. Nie musimy dać też rezystora SMD, możemy dać rezystor THT, czyli taki właśnie, taki większy, pomiędzy tym padem
a tym padem, a tą ścieżkę po prostu no, przerwać, przeciąć, jak nam się to żywnie podoba. Nie wiem w sumie, jaka forma powinna być jest poprawna. Możecie napisać w komentarzach. No dobra, słuchajcie, ja sobie pomyślę. Dajcie mi chwilę. Albo tutaj zeskrobać, urwać, tylko wtedy zniszczymy te oznaczenia, które mogą nam się kiedyś tam w życiu przydać. Czy tutaj? Czy ja tu będę mógł podejść lutownicą? Tu będzie ciężko. Tutaj będzie trochę lepiej. No dobrze, niech na filmie zostaną zarchiwizowane te opisy, które zaraz zniszczymy. Idę szukać szlifierki. Okulary ochronne, szlifierka. Jedziemy z tematem. 3, 2, 1. Jakieś niskie obroty. No, ciężko. Ajajajajaj. Nie w kondensator, panie. Jak u dentysty, tyle wystarczy. Myjemy sobie to wacikiem. Jak tylko nam miedź zniknie, to znaczy, że już jej tutaj nie ma. Jak widać, tej miedzi nie ma. Ścieżka została przerwana. Można to sobie jeszcze zmierzyć multimetrem. Już robimy pomiar. Sorry, że przedłużam, ale wolałbym, żebyście nie tylko wiedzieli, jak to zrobić, ale również dlaczego. Tu jest pomiar. A tu już nie będzie pomiaru. Nie ma pomiaru, ale ścieżka jest ciągła, jeśli wsadzę tak. Teraz nożykiem trzeba będzie oskrobać skalpelem troszeczkę solder maski, żeby było do czego się przylutować. Dajcie mi chwilę znaleźć narzędzia. Skalpel i delikatnie lecimy z tematem. Wystarczy, teraz trzeba to pobielić, czyli nanieść na to miedź trochę cyny, czyli lutowia. A jeszcze tutaj troszeczkę może. Dajcie mi dobrać odpowiedni grot. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie to takim zakrzywionym, precyzyjnym grotem. Muszę się jeszcze w niego wczuć, bo nie używałem go za dużo. Tylko tyle, co na tym filmie, jak pokazywałem, jak przyszedł nowy sprzęt z Renexu. Także dziękuję bardzo. Wszystkie tam numery grotów są pod filmem podlinkowane, także jakbyście szukali numerów grotów, to pod tamtym filmem nowy sprzęt z Renexu. Możecie zobaczyć numery grotów. No dobra, mamy pobielone, czyli pocynowane. Lutowie, przypominam, pół milimetra, grubszym się ciężko lutuje. 0,7 to jeszcze może by tak poszło. Dobra, szukamy kolejnego 0,1C, żeby go pozyskać z naszej płyty głównej komputera. Jest tutaj nasz kolejny, jest nasza kolejna ofiara. 0,1C. Również możemy go sobie zmierzyć w układzie. Aczkolwiek na prawdziwy pomiar nie liczmy. No zobaczcie, jest 7,5 kg. Ja go tak przelutuję, że go przesunę, aby był poza układem, ale żeby nie uciekł mi z tej płyty. O ile mi się to uda, staram się, właśnie dotknąłem. Kocham lutować pod mikroskopem, nie mam wprawy, powiem wam. Zawsze lutuję na oko, a mikroskop używałem zwykle tylko do, jako takiej fancy kamerki do nagrywania. O, widzicie? Górą mi się udało zrobić mostek. Tylko ten grot jest malutki. Nie ma zbyt dużej pojemności cieplnej. I trochę ciężko może być mu tutaj odlutować ten rezystor. No, ale poszło. On jest teraz tak boczkiem. Teraz sobie możemy zmierzyć. Też on jest teraz gorący. Ale zobaczmy, poza układem, ile pokażę, równiutko 10 kg, widzicie? Także pomiary w układzie możemy sobie wsadzić w buty, to będziemy troszeczkę wyżsi. Ja tam wzrostu akurat za bardzo nie potrzebuję. No dobra, mamy pozyskany 0,1C, równiutko 10 kg, mega precyzyjny, fajny rezystor. Budżetowy z recyklingu, jesteśmy eko. Teraz wsadziłem go, tylko ta penseta gięta już mi nie podejdzie tutaj. Tu dostałem od widza taką fajniutką ceramiczną.
ona jest całkiem spoko, bo magnetycznie nie przyciąga elementów, mimo że tamte są niemagnetyczne, to i tak one troszeczkę takie malutkie elementy potrafią przyciągać. Dobra. Dotknięty został. Nie wiem, czy to widzieliście, ale te lutowie się rozpłynęło, roztopiło. Dociskam trochę ten rezystor od góry pęsetką. Tu jest nasze dzieło. Nie wiem, czy tutaj dobrze się polutowało. Także sobie poprawimy to. Można lutowie sobie wygiąć. Teraz poza kamerą paluchami sobie wygiąłem te lutowie, żeby kształt tego lutowia pomagał mi w pracy, zamiast walczyć ze mną i przeszkadzać. No, jest tu nadmiar. Zebrał się. To już tylko jest estetyka. Dobrze, już tego nie męczę. Robimy pomiary, czy jest dobrze polutowane. Uruchamiamy i testujemy, jak to będzie ładować akumulator. Partnerem odcinka jest Renex. Aktualnie na sklep renex.pl są duże obniżki na produkty Pace. Na przykład stacja lutownicza Pace ADS200 ze standardową podstawką prawie 700 zł taniej. Lub jeśli macie już sprzęt Pace, to warto zainteresować się obniżką na groty. A może inne produkty tej marki Was zainteresują, czy cokolwiek innego z oferty Renexu w ich nowym sklepie internetowym. Dzięki za oglądanie. Czy widać multimetr? Widać. I teraz tak. Z tego miejsca, czyli to po prostu idzie ścieżką na tą stronę zestora, do tego miejsca powinno być 10 kg, jest 10 kg, czyli dodaliśmy tą wartość, już Wam pokazuję to na schematach. Pierwszy rezystor, 0, wywaliliśmy go i daliśmy tutaj 10 kiloohmów, to był ten przy właśnie wyświetlaczu LCD, a teraz tutaj przecięliśmy ścieżkę, dodając 10 kiloohmów w szeregu z 75 kiloohmami, tak, chyba tak. Polski język, trudny język, jak widzicie, jąkam się, jestem zmęczony, jest tu gorąco, 30 stopni, masakra. Zaraz Wam pokażę, ile tu jest. Ile mam tu na strychu? No, 27 niby. No, na zegarku też mam 27. No, czyli dodaliśmy zamiast zerówki 10 kilo, tu w szeregu przecięliśmy, dodaliśmy 10 kilo i zamiast takiej sytuacji oryginał, zamiast sytuacji oryginał mamy tą sytuację i te progi napięciowe. Zamiast 14,4 będzie 16,09, wtedy ładowarka skończy, powie, że jest koniec ładowania i zamiast 14,7 będzie 16,43, bo tu wyliczałem aplikacją te właśnie progi napięcia. Aplikacja ElectroDroid, niesponsorowane, bardzo ich lubię. Wcześniej to było ElectroDots, ElectroDroid, kurczę, nie pamiętam, te nazwy są takie zmienne. Podlinkuję Wam tą aplikację, jak ona wygląda. W poprzednich filmach też pokazywałem na drugim telefonie, jak to liczyłem, także jeśli chcecie nauczyć się liczyć, patrzeć, przejrzyjcie moje poprzednie filmy z tych lidlówek, one były dłuższe, w sumie ten też staram się film, żeby był szybki, a wyjdzie długi. Co się okazuje? Okazuje się, że ULG50B1 jest taka sama wewnątrz. Także na tym filmie nie będę niszczyć, tutaj przerabiać, także ona zostaje w oryginale, ale jeśli macie B1, no to możecie ją przerobić tak samo jak C1. Poza kamerą przylutowałem, poprawiłem ten luźny konektor. Płytka przykręcona, zakładając, pamiętajcie, tu są takie nacięcia, widzicie? To trzeba do końca dokładnie wsadzić i tymi wycelować, żeby przewody nie zostały wyrywane. Przewody, tudzież kable. I sprawdzić. Wcześniej robiłem sobie kreski markerem, jak to ma być poskładane. Czasem warto sobie zaznaczyć, czy ta odgiętka ma iść w dół, czy ma iść w górę. W tym przypadku nie wiem, czy nie pokićkałem, no ale trudno. Skręcamy nasze trójkątne śrubeczki. I tu jeszcze policzyłem te właśnie progi. Zaraz Wam to wytłumaczę, o co z tym chodzi. Znacie takie urządzenie, wiecie co to jest, nie? Gimby mnie nie oglądają, także gimby nie znają, ale Wy wiecie. No dobra, słuchajcie, podłączyłem do akumulatora. Akumulator w rzeczywistości ma 12,55. Na wyświetlaczu jest 11,3. O co chodzi? Liczymy. 12,55 minus 11,3. 1,25, a ja mówiłem 1,7. No, obliczeniowo tak wychodzi, a mamy obciążenie tego dzielnika. Może też jest inaczej realizowany pomiar napięcia.
Musimy zobaczyć, co będzie, jak włączymy ładowanie. Kurczę, ciągle mi spada to ładowara. Musimy obserwować, co będzie na wyświetlaczu i na multimetrze podczas ładowania, czy to się zgadza. Ja jeszcze tego nie testowałem, tego nigdy nie robiłem, robiłem to pierwszy raz z wami. Zawierzyłem widzowi, ale jakoś mu wierzę. Z obliczeń też to wychodzi, chyba że coś się pomyliłem, ale no raczej się nie pomyliłem. No nic, odpalamy, a właśnie te progi. Bo my oszukaliśmy dzielnik o 1,7V, czyli ładowarka myśli, że jest 1,7V mniej niż jest w rzeczywistości, bo ona myśli, że jest 14,4, a będzie 16,1 na zwykłym ładowaniu. Zaokrągliłem te 16,09, zaokrągliłem do 16,1, czyli nam wychodzi plus 1,7V do tego, co jest na wyświetlaczu. W tej chwili to się nie zgadza, bo to jest 1,25, ale włączmy jakiś program. 12,6, 12,4, czy ładuje? Nie ładuje. O, teraz rośnie. 12,9, 11,5. 5, 6. No to tam 1,4. Coś tu się troszeczkę nie zgadza. Tor pomiaru napięcia może być inny. Aczkolwiek, no ja poczekam, niech to się ładuje i będziemy patrzeć, czy to działa, czy to nie działa, czy coś zepsułem, czy walnąłem się w obliczeniach. Tu mam miernik cęgowy, on tutaj w środku tą klamrą mierzy prąd taki. Aj, coś mi tu nie styka. Pięć amperów jest, także Lidl nie kłamie. No dobra, to trochę potrwa. 13,8 minus 12,3 to mamy 1,5V różnicy. Także wtedy było 1,25, teraz 1,5, także pewnie może być tak, że przy narastaniu to będzie się zbliżało do tej wartości właśnie oszukania wyświetlacza. No ale dajcie mi tu jeszcze chwilę, niech tutaj przejdzie te progi ładowania. Jeszcze ładujemy progiem 5 amperów. Teoretycznie próg 5 amperów powinien być do 12,8, czyli do 14,5V, aż powinno 5 amperami ładować. Także to jest ciekawe. No zobaczymy. Jeszcze trochę czasu zostało, ten akumulator dość długo stał, miał 12,55, czyli no jest trochę już niedoładowany. Tu jest 13, 14,6, jesteśmy te 1,6V, dalej jest 5 amperów, więc możliwe, że te 5 amperów będzie do jednak progu 15,8V. Chociaż kurczę, coś te progi się prądowe nie zgadzają. No ale nic, ważne, że ładuje większym prądem, 5 amperów jest. O, zeskoczyło na 3 ampery. Kurczę, nie widziałem tego, trzeba będzie cofnąć. Ale to był moment, kiedy zeskoczyło na 3 ampery. Ile było na wyświetlaczu? Czy było 14,1 na wyświetlaczu? Już to sprawdzam. Ale prąd spadł. 3 ampery, napięcie siadło, bo jak prąd spada, to napięcie nam też siada. I znowu powoli ładujemy progiem 3 amperów. I te 3 ampery będą do progu 14,4. 14,4 to jest 16,1? Nie. Bo widzicie, tu 14,4, tu 14,4, a to są dwa progi napięciowe i prądowe. Kiedyś to rozkminiałem, jakbym posiedział, pomyślał o co tu chodzi, gdzie jest które napięcie, to może byśmy ogarnęli. No i to się stało przy chyba 13,6 na wyświetlaczu, także chyba te progi nie mają nic tutaj do tego. Tu jakoś coś nieliniowo idzie. Kiedyś też porabiałem Lidlówkę B1, jakąś tam 5,0 albo 3,8B1 i też tak się dziwnie zachowywała. Także coś chyba mój widz, nie wiem czy to do końca rozkminił, ale dajmy temu szansę. Dajmy temu szansę, bo ma to prawo działać. Korzystając z chwili czasu, wróćmy do tematu alfabata dla ubogich. Alfabat dla ubogich, pamiętacie ten temat, ten projekt? Zrobiłem coś takiego na bazie Blinka, tylko zanim opublikowałem film, Blink zrobił aktualizację software'u, to już nie działa. Jeśli ktoś z was chciałby wspólnie ze mną uruchomić ten projekt,
napiszcie na maila. Jak widzicie, tutaj jest EZM, tak? Tu było ASP12. Jak to się nazywa? EZM328? No kto widzi, ten wie, co to jest. Także to całkiem fajnie działało. Ja to testowałem z 2 lata temu, no ale aktualizacja software'u niestety wycięła mnie, że tak powiem, z rynku. Jeśli chcecie wrócić do tego tematu, ktoś by mi pomógł, jeśli kodujecie właśnie coś na Wi-Fi, bo to działa z laptopami, ale tu po takim RES-ie, RES-485 chyba to jest, tutaj z tego co pamiętam, już nawet nie pamiętam, no 485 chyba, to się komunikowało z tym, łączyło się z Wi-Fi w moim domu i byłem w stanie nawet, nie wiem, z każdego miejsca na ziemi połączone z internetem, połączyć się z tym przez aplikację i widzieć logi prądu i napięcia, właśnie wykresów ładowania akumulatorów, no i w sumie czegokolwiek, co ma jakiś prąd, napięcie, moc i pojemność, to też liczyło. Także jeśli ktoś by mi pomógł, no to piszcie na maila. To jest ogólnie projekt z SolarDuino, czy Solar Arduino, SolarDuino, taka strona. Także możecie zobaczyć, tam było kilka filmów, ja to wszystko podlinkuję pod tym filmem. Ok, czyli mamy nagrany kolejny próg. No i zobaczymy, do jakiego napięcia dojdzie. Akurat tu siedziałem, grzybałem i nie wiem, czy się nie wyłączyła przez takie moje upuszczenie i coś tu się zadziało, czy się przegrzała? No ale nie, no ładuje przecież 0,9. Było 15,5 volta. Także coś tutaj nie trybi, ale narysowałem sobie trawko, bo z tej drugiej Lidlowy wyszarpałem trafo, wyszarpałem wzmacniacz operacyjny, kondensator ten jeden, o, wyszarpałem, żeby też zobaczyć, co tu jest. Wyświetlacz cały LCD też, żeby ścieżki zobaczyć, co jest tutaj, żeby rozkminić, o co chodzi. Powiem wam, nie chce mi się trochę już dalej tego rzeźbić, która jest godzina 20.30. 20.30, znowu to kurde, nie wiem. Ruszyłem i widzicie, zepsułem. To chyba będzie musiało się do rana. Dobra, chyba że Ridenem, dobra, Ridenem pomożemy. Damy tu prądu równolegle z Ridena. I zobaczymy przy, nie, no bo tu jeszcze się coś cofnie i się kurde spali. Jakbym miał elektroniczne obciążenie, to bym mógł to przetestować w sekundę, no ale niestety nie mam. Ajajajajaj. No widz pisał, że działa. No dobra, idziemy pod mikroskop, pokażę wam pod mikroskopem dla ciekawskich, jak to wygląda, kończymy ten odcinek. Ja będę musiał to potestować, no i jeśli opublikuję, znaczy, że działa. Albo opublikuję, nawet jak nie działa, napiszę komentarz pod filmem, także czytajcie pod filmem, czy to działa, czy to nie działa. O co tutaj chodzi, bo trochę nie mam czasu, a zaczyna się to wszystko komplikować. Dobra, słuchajcie, jak jest transformator, on ma taki róg nacięty. Tu jest, widzicie, na płytce nacięty róg i jeden narożnik transformatora jest również taki ścięty. I tak jak on sobie jest, to pod nim, z tego co pamiętam, tak, to jest masa, to idzie do masy, tu jest taka przelotka i ta przelotka to jest nasze TL431, które właśnie koło tego wyświetlacza robiliśmy, więc to jest po prostu umasowione, dioda do masy. Tutaj jest system pomiarowy, chyba to było do plusa. Tak, to jest plus, to jest masa. Przez diodę idzie tą ścieżką i wychodzi na pinie pierwszym naszego LM358. Tu wam pokażę, jak ścieżki pod LM358 wyglądają. Niech to się zarchiwizuje. Tu jest ta ścieżka właśnie pomiaru. Tu nie możemy zrobić naszego wcięcia rezystora, tylko właśnie tutaj. Od tego momentu do tego naszego rezystora 7502. Czemu to tak źle pokazuje te pomiary napięcia? Nie wiem, czy ten dzielnik nie jest jakoś bardziej obciążony. Ja po prostu źle wyliczyłem progi. Nasz kolega widz mówi, że na 11 kg, ja dałem 10 kg. Nie wiem, o co chodzi. Może ten wzmacniacz operacyjny też gdzieś ma sprzężenie od napięcia. Chociaż nie. Bezpośredniego sprzężenia z napięcia nie ma, może mieć z mikrokontrolera, ale jeśli mikrokontroler jest oszukany, no to on też powinien być oszukany napięciowo. Także powiem wam, nie wiem. Tu jest TL431 z tranzystorem współpracującym. Zapewne to nam produkuje napięcie dla elektroniki. No i jak już to zezwoli na start, to startuje przetwornica na tej diodzie.
No i właśnie jeśli chodzi o tą diodę, to tu jest nasza dioda, z fokusa złapiemy. Ten transformator ma po tej stronie grube uzwojenie i to są te odpowiedniki. Tu jest masa, tu jest plus, na dwie diody sprostowane na plusa. I tu mamy też uzwojenie pomocnicze, które produkuje napięcie. I czekajcie, to jest na kondensatorze minus, czyli to będzie nasze uzwojenie ujemne, a stąd będzie jakiś plus. Tak, tu jest. To chyba na tą diodę wychodzi. Tak, z diody jest prostowane. Ten kondensator jest ładowany. Czy to jest tak możliwe? Bardzo możliwe. Trzeba by też go wyjąć. No ale podejrzewam, że tak. Musi być jakaś dioda. Tak, to jest na pewno prostowane. Trzeba by też go wyjąć. No i to wszystko później idzie na ten tranzystor i ten TL-ik. I to nam pewnie robi 5 V. Taki stabilizator na tranzystorze. Tak się domyślam oczywiście, to nie jest wszystko pewne, no ale gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak wyglądają ścieżki pod, no to już wiemy. Wyświetlacz. Pod wyświetlaczem też jak to wygląda. Czekajcie, wyświetlacz jest tak, tak na niego patrzyliśmy. Nie. Patrzyliśmy na niego w ten sposób, tu są te nasze elementy, to jest obrys wyświetlacza, czyli po prostu pod wyświetlaczem jest ta gruba ścieżka i to jest plus. Nie, to jest masa. To jest plus. Tak, a to jest masa. Czyli masa ta gruba. Masa idzie pod wyświetlaczem. Tu jest przelotka masy. Tak, to jest przelotka. Tak, to są te dwie przelotki tu. To jest masa. Ona sobie idzie. Tutaj mamy właśnie te połączenia tego LM358. Tu jest trochę też połączeń do sterowania tutaj wyświetlaczem. Tutaj nie wiem co, nie rozkminiałem tego. No ale macie teraz stop klatkę. Jakby ktoś chciał to rozkminiać, to tak właśnie wyglądają połączenia ścieżek. No, mam nadzieję, że było ciekawie. Mi tu zostają jeszcze eksperymenty z tym. Spróbujemy Ridenem to zrobić. Najwyżej coś się spali. Żarówką H4 zresetowałem akumulator, żeby nie było ładunku powierzchniowego. Jeszcze nie Riden. 3 ampery. 13,7. Włączę Ridena. Mam 15,5 V. 1 amper. Riden się wyłączył. Złączę do ładowania baterii. Uznał, że bateria pełna, ok. Ustawię 16,5 V, 1 amper, uwaga. 3, 2, 1. Też się wyłącza. Mówi, że bateria full. Także no, nie zapodam sobie z zewnątrz. Ustawię sobie maksymalny prąd na Ridenie. Podłączę. Uwaga. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. 3, 2, 1. Nie, nie rusza. Za mądry Riden jest. 14 V, 15,5, 3 ampery. Wydaje mi się, że to będą akurat te same progi napięciowe. Tu żarówką H4 skasowałem sobie ładunek powierzchniowy z akumulatora. Tak, do 14,1 na wyświetlaczu. Powinien być. Powinien być prąd 3 amperów. No i cześć, witajcie. To jest drugi dzień rano. 15 V na wyświetlaczu 13,5, czyli 1,5 V różnicy, prąd tam 0,86, ale ten akumulator jest idealnym przykładem tego, że już gęstość jest zrobiona, 1,30, także nie ma co męczyć tego akumulatora, odłączamy, bo teraz to jest tylko wygotowywanie z niego wody,
Dlaczego się naładował zamiast przy 16? Na przykład zimą by się naładował przy 16, bo jak jest zimno, akumulator się broni, potrzebne wyższe napięcie, żeby go naładować. Latem mamy prawie dzisiaj 25 stopni w pomieszczeniu. 15 V wystarczyło, akumulator też nigdy nie był używany, jest nowy, aczkolwiek stoi tu już u mnie, nie wiem, z 2 lata. To jest akumulator od Roberta z Mister Akumulator. Także pozdrawiam, Robert. No i co? Gęstość jest, odłączamy i robimy podsumowanie. No dobra, to po pierwsze. Po przeróbce nie można ładować akumulatora bez nadzoru. Musicie tego pilnować, tu się coś może spalić, wydarzyć. Nie ładujemy w instalacji pojazdu poza pojazdem. Druga sprawa. Nie ładujemy akumulatorów AGM ładowarką po przeróbce. Nie ładujemy żeli. Jeśli tam przekroczymy próg gazowania, który jest powiedzmy tam 14,4, 14,7, zależnie od temperatury, powstaną bąble i zniszczą powierzchnię czynną płyt akumulatora typu AGM i typu żel. Trzecia sprawa. Na tą ładowarkę mam pomysł, żeby tak ją przerobić, aby... A dobra, jeszcze tutaj. Tutaj skoro mamy oszukane progi napięcia, no to 10,5 też będzie oszukane, czyli nawet jak będziemy mieli tam akumulator 12 V, może ona nie ruszyć, ta ładowarka, czyli ciężej jest taką ładowarką ruszyć. Ona jest bardziej do konserwacji, do doładowywania okresowego akumulatorów niż do ruszania rozruchu słabo naładowanych akumulatorów. Bo nawet chyba, że ten tryb tutaj się uaktywni, bo 7,5 plus nawet 2 V to jest 9,5, no ale z tym może być różnie. Jeśli ktoś ma pomysły, dlaczego tak się różni, pomimo że są oszukane progi napięciowe, jest to wyliczone, czy obciążenie dzielnika napięcia ma taki wpływ, czy tu w sumie ten układ tego wzmacniacza operacyjnego, ten co tutaj zdemontowałem, on też może mieć tutaj sprzężenie zwrotne z tego miejsca. Ja to potem rysowałem, nie wiem czy tam pokazywałem wam, czekajcie. Rysowałem sprzężenie zwrotne, które idzie na TL431 i do właśnie LM358, chyba pokazywamy. Tu jest opto, trochę dziwnie to opto jest połączone, bo tu jest rezystor, dioda programowalna z Zenera, te opto jest tutaj, tak jakoś to jest, albo to źle narysowałem, albo to jest dziwnie połączone. Postaram się to rozkminić, bo pomysł jest taki. Gdyby tą ładowarkę ustawić na TL431, że maksymalnie przetwornica jest w stanie zrobić 14,6 V, to w trybie zwykłym ona by ładowała normalnie, kończyła pracę, a gdyby chciała osiągnąć 14,7, ale opto by odcinało ją przy 14,6, no to by wtedy schodziła z całego prądu, czyli constant current na constant voltage i ten prąd by sobie malo, ona by w nieskończoność trzymała 14,6 V, zamiast osiągać 14,7 w trybie gwiazdki. To by była fajna przeróbka, tylko przez ten właśnie tą pętlę sprzężenia zwrotnego, taką dosyć dziwną, nie wiem, czy będę w stanie to osiągnąć. Jeśli ja tego nie zrobię, a pewnie tego dzisiaj nie zrobię, bo nie mam trochę czasu i nie chcę się tak długo przy tym siedzieć, ktoś z was może podłapać temat, przerobić, napisać i chętnie wspólnie z wami pokażę taki film. No dobra, to by było na tyle. Kończę ten film. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej! Jeszcze dla rozkminiaczy narysowałem schemat tych elementów i teraz tak. Nasze B+ przez tą zerówkę 33 kilo tworzyło dzielnik do masy na tą programowalną diodę Zenera i tu jest z diodą do pinu trzeciego mikrokontrolera 9,1 kiloohmów podłączone i teraz liczę sobie to tak. Tu damy 33 do 33 do 15 tysięcy. Calculate via. 8 V to jest takie przeczekanie. Jak tu jest zapewne stan wysoki. A jak robi się stan niski, to pewnie do masy, tylko przez tą diodę, nie jak to policzyć przez diodę, więc policzę po prostu te dwa rezystory równolegle. One dają 7,1 kilo. Czyli jak damy 7,1 kilo. Tak. 7100. To mamy 14 coś volta, to by się zgadzało. A teraz jak tutaj damy 43 kilo nasze po naszej zmianie. Mamy 17,6 volta, jeśli tu jest stan niski. Na tej diodzie 17,6. Tu jest dioda 15 voltowa, która ma nam zabezpieczać, jakby się zepsuł mikrokontroler, to pewnie ma nie pozwolić na przekroczenie napięcia. To dioda Zenera, WJ, ta obok, co tam była. Ta dioda tutaj, D6, ta dioda, to jest Zener, a tu jest 4148, to też jest 4148.
Ta po prawej to jest ta, która idzie do wzmacniacza operacyjnego, a ta po lewej to jest ta, która idzie do pinu trzeciego mikrokontrolera. Tu jest filtr pomiędzy, to nas nie interesuje. Tutaj wpływaliśmy w tej gałęzi. Kurczę, nie wiem jak to policzyć i o co tutaj chodzi, bo zamiast być w szeregu z tą diodą, to tu jest taki dziwny jakby dzielnik napięcia. To jest połączone przed i za. Trochę nie wiem jak to działa, jakby ktoś mógł powiedzieć o co chodzi. Bo normalnie byśmy policzyli 15 V plus tutaj 0,9, to 15,9 byłaby maksymalna możliwa praca naszej ładowarki. Tylko jeszcze tutaj ten układ właśnie wzmacniacza operacyjnego i to tutaj z tą diodą. Nie wiem, czy tutaj też by trzeba jakoś spadek policzyć, na niej doliczyć, czy to się równolegle liczy w ten sposób. Niby to działa, ładuje, na razie tak to zostawmy, to i tak jest dużo. Powiedzcie co sądzicie, może zrobimy tą przeróbkę jakoś lepiej, może trzeba troszeczkę wymienić tą diodę, może też trzeba tutaj wpłynąć w sumie na ten rezystor, który idzie do naszego mikrokontrolera. Ja już nie chcę grzebać, na razie wystarczy. No i co, mogłem zaufać widzowi czy nie mogłem? Powiedzmy, że mogłem. Dzięki. Dobra, trzymajcie się teraz naprawdę, cześć. To 3 razy sztuka. Te kondensatory są na 25 V, to już wam to pokażę. Gdyby były na 16, wypadałoby je wymienić na 25. Uhu. Tak. Także jeśli byłyby 16 V, wypadałyby wymienić na 25, a teraz 25 nawet po przeróbce wystarczą. Także sprawdźcie jakie macie, no i tyle. Dobra, teraz naprawdę, cześć.